I wtedy będziemy mogli tutaj zamontować też półkę. O, właśnie to będzie taki słoiczek. Paweł zawiesił tutaj w łazience. Halo, siemanko. Witajcie w naszym kolejnym vlogu. Cześć, witajcie. Dzięki wielkie za wszystkie komentarze, za lajki pod ostatnim filmem. A dzisiaj przyszedł czas na zmiany. Jakie to będą zmiany, to zaraz zobaczycie, więc zostańcie z nami. Tak jak właśnie Wam wspominaliśmy ostatnio, ta nasza dłuższa podróż pokazała nam, czego nam tutaj brakuje. No i są to przede wszystkim właśnie takie małe schowki i ta przestrzeń do przechowywania różnych drobiazgów. No i nad tym będziemy właśnie dzisiaj pracować. No i kombinowaliśmy, gdzie by tutaj te schowki dołożyć, ale też nie chcemy tak zagracać naszej przestrzeni. No i stwierdziliśmy, że możemy sobie troszeczkę zrobić miejsca tutaj w tych szafkach. I tą jedną szafkę, w której mamy tutaj jakieś naczynia, przeznaczymy na właśnie takie miejsce na różne nasze notatki, kalendarze i te wszystkie takie szpargały, na które nam miejsca brakowało. A to wszystko zmieścimy tutaj w dwóch szafkach. I po to właśnie chcemy zainstalować tutaj półkę. Jak już widzieliście, Paweł zdemontował tą rurkę, na której tu były jakieś różne takie kubeczki. No to było takie słabo wykorzystane miejsce, bo zajmowało to tu sporo tej ściany, a no nie było jakoś tak dużo miejsca do przechowywania, więc teraz damy sobie tutaj półkę, na której będą słoiczki, w których umieścimy te wszystkie rzeczy. O, właśnie to będzie taki słoiczek. I tutaj te wszystkie rzeczy sobie poprzekładamy do słoiczków, które będą sobie stały na półce. Wow! No, także tak to będzie. No i jeszcze mamy tutaj kawałek takiej ściany niewykorzystanej, a dlatego, że otwierają się te drzwiczki i one właśnie potrzebują tutaj miejsca. Więc wpadliśmy na taki pomysł, żeby przeciąć te drzwiczki tutaj. Ten kawałek deseczki zamontować po prostu na stałe. Drzwiczki będą się otwierały, ta reszta tej powierzchni. I wtedy będziemy mogli tutaj zamontować też półkę, na której będziemy mogli postawić jakieś wyższe butelki, na przykład oliwę. O. No i właśnie dzięki tym dwóm półkom opróżnimy sobie tą szafkę. Te dwie szafeczki przesuniemy tutaj, znaczy zawartość tych dwóch szafeczek przesuniemy tutaj, no i tamta zostanie nam wolna na to, na co potrzebujemy. Oczywiście, żeby się nic nie marnowało, to rurkę, którą zdemontowaliśmy w kuchni, Paweł zawiesił tutaj w łazience. Potrzebowaliśmy też tutaj takiego miejsca, gdzie by można było sobie coś odwiesić, bo takie rzeczy jak na przykład, nie wiem, strój kąpielowy, które brudzą się szybko, no a nie mamy jakichś 10 par na zmianę, po prostu sobie bierzemy pod prysznicem, no i trzeba gdzieś to odwiesić, więc ta rureczka będzie nam do tego służyła teraz. No, zostało nam jeszcze parę rzeczy do ulepszenia, między innymi muszę naprawić nasz wiatrak, który, jak słyszeliście w ostatnim odcinku przy robieniu naleśników, nie mógł być używany, no bo obciera tutaj o to ramię. Muszę również w jakiś sposób zabezpieczyć to siedzisko, ponieważ jak jedziemy, jest troszeczkę ostrzejsze hamowanie, to wszystko nam zjeżdża i często gęsto ląduje na podłodze. Także to jest kolejna rzecz. A z rzeczy, które nam lądują na podłodze, to jest również materac. To znaczy, on nie wyląduje na podłodze, bo ta szafka go zatrzyma, ale często nam się zsuwa, bo nie jest zabezpieczony na dole niczym. Także już mam pomysł, jak to zrobię, także również dzisiaj zabezpieczę to łóżko, żeby nam już więcej nie zjeżdżało podczas podróży. No a z rzeczy, które nam się nie za bardzo sprawdziły, zapomnieliśmy Wam ostatnio o tym powiedzieć, są te płytki, znaczy ala płytki, bo to są takie płytki 3D naklejane. Nie były one zbyt tanie, no a nie trzymają się zbyt dobrze. Tak jak tutaj widać, wszędzie nam poodstawały. Tutaj zobaczcie, odłazi. Tak, wszędzie tutaj to odłazi. Tu mi silikon nasz odszedł też na dole. Ogólnie szkoda nam jest zrywać i wyrzucać, bo podobają nam się, jest ładny design. Fajne to jest ta powierzchnia, bo dobrze można ją umyć. Jedyny mankament to jest właśnie to, że się odkleja, więc też będziemy chcieli jakiś kupić klej i spróbujemy to podkleić. No, jak się da, to się da, a jak się nie da, to będziemy musieli pomyśleć o jakimś innym rozwiązaniu. No i tak się nie mogliśmy zebrać do tych poprawek, bo u nas, słuchajcie, jest cały czas ponad 30 stopni, są straszne upały, więc zawsze woleliśmy gdzieś sobie po prostu posiedzieć na łonie natury, zamiast tutaj w jakąś stolarkę się jakąś zabawiać.
Tak, no ja jestem w szoku, bo Monika dostała SMS-a wczoraj, że mogą być dzisiaj problemy z dostawą wody. Tak, mogą być przerwy w dostawie Także wody. Nasza tak. piękna, zielona Anglia zamieniła się teraz w żółte pastwiska, których, no już powiem Wam szczerze, nie wiem czy od 16 lat, jak tu jestem, to czy widziałem tutaj w okolicach takie żółte pastwiska. Praktycznie zawsze były zielone. Mhm. No, więc no, potrzebowaliśmy takiej motywacji, no i właśnie się znalazła, bo za kilka dni, no jak Wy będziecie oglądać ten film, to my właśnie akurat już tam będziemy, czyli na zlocie vanliferów w miasteczku Lincoln, koło miasteczka Lincoln. Tak, będą tam właściciele kamperów własnoręcznie zbudowanych, już zadeklarowało się kilkoro naszych widzów, z którymi mamy zamiar się spotkać i miło spędzić czas, a Was oczywiście zapraszamy na relacje z tych, z tego... wydarzenia. Z tego wydarzenia za tydzień, zabrakło mi słowa. Tak, także no, mamy motywację, żeby trochę odpicować naszego kampera, no bo nie możemy takim no jak, rozmontowanym jechać. I trzeba go posprzątać w końcu po Hiszpanii, bo tam kołtunki już w bagażniku i wszędzie się tam przewracają. No, trochę sprzątaliśmy, ale jeszcze nie tak całkiem dogłębnie. Dogłębnie i no, generalne porządki trzeba zrobić. No dobra, mamy plan, także zabieramy się do pracy. No, lecimy teraz do sklepu po jakieś tam drobne rzeczy, które musimy kupić. Pewnie będzie to klej, jakaś farba i farba zobaczymy. Tylko. Klej mam. Masz? Okej. Okay. No, może klej, no. No ten tutaj do tych płytek. Dobra. Także lecimy. Jedziemy do sklepu. No i tak jak cała budowywana, tak i te nasze drobne poprawki będziemy robić tutaj na ulicy. No ale nie jedziemy teraz na zakupy vanem, żeby nam tego miejsca nikt tutaj nie zajął. I jedziemy małym samochodem, tylko że jest mały problem. Monia jeździ, sprawdza koła. Babcio przyjechał po pracy i kurczę od razu widział, że tu brak powietrza jest. No i mamy kapcia. Mamy kapcia i słuchajcie, sytuacja wygląda następująco. To jest nasza pompka elektryczna z vana. I na szczęście jeszcze ani razu jej nie używałem w naszym vanie, a używałem ją często do pompowania tego koła i raz w Hiszpanii pomogłem Hiszpanowi też. No, a mi właśnie często schodzi powietrze właśnie z tego koła, nie wiem co może być przyczyną. Właśnie to jedno jest takie. Kluczyki poproszę, walimy auto i pompujemy. Słuchajcie, jest tak gorąco, pokazuje mi 32 stopnie. Ja ci kochanie, mam zielone światło. Ale jest po prostu... Ciężko aż się skupić. No, ciężko. No i jak to z naszymi kobietkami bywa? Przyjechaliśmy po farbę, a Monika już tutaj wynalazła jakieś różne rzeczy. To jest fajne, patrzcie, jest taki dzbanek. A w środku są kubeczki. Mało miejsca zajmuje. Impreza można robić. No nie wiem, pomyślimy. Mieliśmy pieniędzy nie wydawać. Tak, ale to jest bardzo tanie. I jeszcze oczywiście kieliszki na wino. Plastikowe. No, te kieliszki mi się podobają. Musieliśmy przyjechać do następnego sklepu, bo tam farby nie było do drewna. Były same takie duże puszki. Puszka 14 funtów taka litrowa. No, ona nie jest potrzebna taka duża, więc... Więc idziemy do drugiego sklepu. No i masz w końcu? Tak, znaleźliśmy taką małą puszeczkę. To jest niby taka do malowania mebli ogrodowych, ale w sumie... A ja sobie musiałem kupić kręciki takie. Także zbieramy się, bo jeszcze kupa roboty przed nami. Także po trochę dłuższej chwili wracam z powrotem do swojego skromnego warsztatu, w którym jeszcze mam parę elementów, które mi zostały po budowie naszego kampera. I właśnie ich będę używał, bo nie chcemy wydawać kolejnych pieniędzy na drewno i na różne takie rzeczy, które w sumie mam. Są trochę nierówne, ale mi się wydaje, że po skręceniu zdadzą egzamin. Cięcie. Zabieram się do roboty. Co tam wymyśliłeś? Mamy takie 10 słoiczków, które zamierzam umieścić na tej półeczce. Tutaj zrobię takie ścianki z boku, jedna, druga. I przymocujemy to na takie kątowniczki. Tu będzie na ścianie do łazienki, a tu z góry przymocuję do tej półki, co mamy drzwiczki tam otwierane. Także taki jest plan. Zabieram się do pracy, ale myślę jeszcze nad tym, jak tutaj zabezpieczyć te słoiczki, żeby one nie wypadały.
I chyba jeszcze muszę jechać do sklepu, kupić taki drewniany wałek i akurat bym sobie tu przewiercił dziurki, by mi to się fajnie trzymało i by ładnie wyglądało, ale jeszcze zobaczę, czy tak to zrobię. Może jeszcze damy gumkę. Albo damy gumkę właśnie, też tak sobie myślę, że może gumka byłaby lepsza, bo by to wszystko ściskało do kupy. Dobra, lecimy. Mam 4 elementy już docięte, góra, dół i boki, a tam jest szlifierka do drewna i muszę to ładnie teraz tutaj wygładzić, skręcić i pomalować. Skręcam już tą półeczkę, muszę porozwiercać dziurki, jak widzicie tu już przykręciłem górę, teraz dół robię, rozwiercam dziurki, żeby mi się nie rozwarstwiła płyta. No i półka będzie gotowa prawie, no. Monika pomaluje i zrobione. Znalazłem taki kątownik drewniany, o, i sobie go tutaj użyję, żeby zrobić tutaj krawędź taką tej półeczki. Efekt końcowy. Kątownik nawet tutaj fajnie pasuje. Patrzyliśmy już, przymierzaliśmy, jest wszystko ok, także teraz można zacząć malować, a ja się biorę za następną półeczkę i przycięcie drzwiczek. Się zrobiło trochę chłodno, my też już skończyliśmy robić nasze półeczki, a są one tam. Jeszcze nie skończyliśmy, bo są niepomalowane. No tak, teraz przymierzymy, jak one wyglądają. Zrobimy przymiarkę. Mhm. No i fajnie, elegancko. No na listę. Stoi słoiczki. Mhm. No, trochę się wyprostuje. Super. Tutaj Paweł dociął już drzwiczki. Tak, dociąłem drzwiczki. Więc to będzie przyklejone na stałe. Tak, drzwiczki będą otwierały się tu. Nie będzie tego tak bardzo widać. Tak, a tu będzie półeczka, o tak. Tak. Którą też już zrobiłem. No to będzie tu. A tu będzie półeczka. O tak, tu będzie taki no, kołeczek, ale... żeby tu butelki nie wypadały. I tu sobie stałe buteleczki. No, super. Fajnie. Bardzo fajnie ci to wyszło. Także trzeba jeszcze pomalować, no i będziemy jutro montować. Dzisiaj już jest późno, jak to Paweł przed chwilą powiedział, że w końcu zrobiło się cieplej. No myślę, że ciemniej. Nie, że chłodniej. Dobra, ciemno się robi, kończymy robotę na dzisiaj, także tak widzimy jest. Się jutro. Witamy Was w kolejnym dniu. Dzisiaj będziemy malować nasze półki. Tak, dużo malowania nie jest, ale pomalujemy. A ja jeszcze dzisiaj postaram się zrobić skórzane takie zabezpieczenia, żeby nam się drzwi nie suwały w szafie. Tu mam jakieś takie swoje graty, którymi kiedyś się bawiłem. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zrobiłem sobie szybki test, jak to będzie działać. I tutaj przykręciłem taki normalny nap, który użyję na skórze, a to przykręcę właśnie do drzwi. Wtedy tu będzie wchodziła ta zapinka z paskiem i się drzwi nie będą przesuwały. Teraz jak ja to zamierzam zrobić? A więc to, ten nap, będę przykręcał do drzwiczek i tutaj do tej listwy. I teraz jak to tu wepnę, to będzie tu i to pójdzie do drzwiczek. To będę sobie zabezpieczał, o, wtedy drzwi już mi się nie będą otwierały. Taki jest plan. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
No i efekt końcowy. Jak to wygląda? W każdych drzwiach jest coś takiego i... No i będzie to zatrzymywało te drzwi podczas hamowania. Zamontowaliśmy już półkę, jak widzicie, ale było strasznie ciężko, bo nie mamy mniejszej wiertarki, a ta nie za bardzo tutaj wchodzi. No ale jakoś Paweł dał radę. Także teraz jeszcze trzeba pomalować te śrubki, żeby za... trochę je za ten zakryć. Tak, żeby ich nie było tak. Widać tych czarnych i tu jeszcze kurcików. Musimy to jeszcze pomalować po starym tak. Ten. No teraz... i teraz trzeba przykleić będzie to. Tak, część z tych drzwiczek, przykręcić drzwiczki i będziemy robić drugą płytkę. No i skończyliśmy tą walkę z półkami. Słuchajcie, przy tej pogodzie to po prostu... koszmar. Się nie po prostu pracować. Tak ciężko w takim upale. Tak, powinniśmy pojechać nad morze, zrobić film z nad morza albo z góry, albo nie wiem skąd. Tak, ale po prostu teraz nad morzem i w ogóle wszędzie jest tyle turystów, że już w sumie nie chciało nam się za bardzo jechać. Dlatego... No i jedziemy do Lincoln na ten pokaz, no to chcieliśmy jeszcze te półki zrobić przed tym. Tak, no ale półki są zrobione, teraz musi wszystko wyschnąć, bo jeszcze tutaj są śrubki pomalowane. No ale tak to mniej więcej wygląda, także jak tutaj sobie, o, wstawimy słoiki, to będzie to tak. Więc już jest ok. Jeśli chodzi o tą półeczkę, to też musi jeszcze tutaj wszystko pozasychać. No ale też już jest zamontowana, tu już są drzwiczki docięte, że fajnie tutaj jest ten przedziałek, się otwierają. Także no, za tydzień pokażemy Wam w następnym vlogu już efekt końcowy. Będę musiała jeszcze sobie zamówić etykiety na te słoiki, popodpisywać sobie różne produkty. No i już to wszystko sobie tu uzupełnię, także za tydzień zobaczycie, jak to wszystko wygląda. A więc słuchajcie, rozwiązałem jeszcze problem oczywiście z materacem, jak Wam mówiłem, no on nam po prostu zjeżdżał czasami. Zrobiłem to w ten sposób, że dałem tutaj taką gumę, tam ją zaczepiłem. I teraz jak kładę materac, to po prostu tą gumkę przekładam tutaj na róg materaca. Tak to mniej więcej wygląda. O. Z jednej strony i tutaj mam z drugiej strony. Teraz materac jest z obydwu stron zabezpieczony i już nam tutaj nie wyjedzie. No a propos wentylatora. Rozwiązałem to w ten sposób, że silniczek tutaj jest zamontowany na trzech ramionach. Raz, dwa, trzy. I tutaj są takie śrubeczki, o, jak widzicie, i ja je po prostu odkręciłem troszeczkę i silnik poszedł w dół, czyli wiatrak cały poszedł w dół i już mi nie obciera tutaj o, tą, o to ramię. Także jest ok teraz i już mi nic tam nie hałasuje. No dobra, także będziemy kończyć tego vloga dzisiejszego, a idziemy odpoczywać, jutro nas czeka ciężka praca. Tak, musimy się zrelaksować, wziąć jakiś chłodny prysznic. Także z Wami się będziemy żegnać. No i co, zostawcie łapkę w górę. Jakiś komentarz i do zobaczenia za tydzień na relacji z Lincoln. Hej! Hej.